Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A dzisiaj spojrzymy sobie, jak pan Fiałkowski postrzega pragmatyczną teorię prawdy i jak nieudolnie ludzie próbują z nim dyskutować. Zapraszam. Pod poprzednimi materiałami na ten temat pojawiały się takie komentarze w stylu: a to ksiądz w ogóle nic nie rozumie, bo przecież jest pragmatyczna teoria prawdy. Czy ksiądz kiedykolwiek w ogóle słyszał o pragmatycznej teorii prawdy i tak dalej, i tak dalej. A więc jak najbardziej słyszałem i wydaje mi się, że nawet te poprzednie materiały już na wszystko odpowiadają, jeśli się im dobrze przyjrzeć, ale na wszelki wypadek dzisiaj jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Będę tutaj, pokażę fragment materiału, w którym pan Michał Prończyk i Stanisław Sylwestrowicz próbują się rozparawić z panem Fiałkowskim, ale im się nie udaje, co moim zdaniem jest tak w pewnym sensie na poziomie intelektualnym nawet dosyć zabawne, choć jest też w jakimś sensie straszne. Spójrzmy na to. Zobaczmy jeszcze raz podsumowanie, jak rozumiana jest ta pragmatyczna teoria prawdy. Jaka jest wada klasycznej definicji prawdy, tej, którą Stanisław próbuje tutaj nam narzucić jako obowiązek? Że ona jest kompletnie niemożliwa do używania na co dzień. Jeżeli kryterium prawdy jest to, czy moje przekonanie jest zgodne z obiektywną rzeczywistością, to pojawia się pytanie, a jak ja mam sprawdzić, czy moje przekonanie jest zgodne z obiektywną rzeczywistością? Mogę mieć na ten temat jakieś przekonanie, ale jak ja sprawdzę, czy moje przekonanie o tym, czy coś jest zgodne z rzeczywistością, jest zgodne z rzeczywistością? Nie da się tego zrobić. Nie ma wyjścia z tego problemu. Dlatego pragmatyczna definicja prawdy, Stanisław pytał, kto ma zdecydować, kto jest prawdą z punktu widzenia pragmatyzmu? Ja definiuję, co jest moim celem i ja rozpoznaję, ja widzę, czy ten cel osiągnąłem, czy nie. To jest tak proste. I to jest genialna wypowiedź Karola, genialna w kilku miejscach, ponieważ rzeczywiście wystarczy dodać tylko jedną prawdziwą rzecz, w sensie obiektywnym prawdziwą. Bez Boga Karol ma rację. Tak. Jeżeli wyłączymy Boga z teorii prawdy, rzeczywiście klasyczna teoria prawdy jest nieużyteczna. Absolutnie. Tak. Nie można powiedzieć, czy mój sąd zgadza się z rzeczywistością, bo kto ma to ocenić? Musielibyśmy być albo my wszechwiedzący, albo otrzymać objawienie od wszechwiedzącego, którego odrzuciliśmy. Chrześcijanin może powiedzieć, co jest prawdę, co jest prawdziwe w sensie obiektywnym, ponieważ przyjmuje, że istnieje Bóg, który jest bytem doskonałym, absolutnym, wszechwiedzącym, dobrym, wszechobecnym, prawdomównym, który zostawił nam cały zestaw pewników w tekście Biblii. My więc mamy narzędzia do oceny. Natomiast osoba niewierząca rzeczywiście, tak jak Karol mówi, nie ma żadnych narzędzi do oceny. I dlatego musi posługiwać się inną teorią prawdy. Ale czy to jest prawda? No właśnie, pod koniec słyszymy, że ja definiuję cel i wtedy ja weryfikuję, czy cel osiągnąłem, czyli czy dana rzecz stała się prawdziwa. A więc najpierw mamy pana Fiałkowskiego, który mówi, że klasyczna definicja prawdy zakłada tą zgodność, czy definiuje prawdę jako zgodność naszego poznania z obiektywną rzeczywistością, no a tego przecież według niego stwierdzić nie możemy, dlatego powinniśmy przyjąć taką pragmatyczną teorię prawdy, czyli uznajemy za prawdę to, co nas do celu prowadzi. I teraz następuje błyskotliwa, w cudzysłowie, przepraszam, odpowiedź owych naszych komentatorów, którzy stwierdzają, o, wspaniale, pan Fiałkowski w sumie ma rację, ale tylko zakładając, że Boga nie ma, bo jak Bóg jest, no to on nam przecież objawił w Piśmie Świętym prawdę, no i teraz już wiemy, jaka jest prawda. No i szczerze mówiąc, jak słucham takich odpowiedzi, to jestem skłonny powiedzieć, że jeśli ateiści dyskutują z tego rodzaju ludźmi, to nic dziwnego, że są ateistami. A więc przyjmując taki punkt widzenia, który przedstawiają tutaj ci komentatorzy, oznaczałoby to, że chrześcijanin, aby poznać jakąkolwiek prawdę, musi za każdym razem odwoływać się do Pisma Świętego czy do Bożego Objawienia. Wszystko musi niejako wyciągnąć z Bożego Objawienia każdy element naszej rzeczywistości, czyli nie ma jakby dowodu na to, nie dochodzimy na poziomie rozumowym do poznania prawdy, najwyraźniej według tych panów. Nie poznaję tutaj na przykład mojego dyktafonu,
nie poznaję go na poziomie zmysłowym, nie weryfikuję tego poznania rozumowo, tylko muszę z Pisma Świętego dowieść, że faktycznie tak jest, a nie inaczej, że tenże dyktafon istnieje. I później każdą rzeczywistość trzeba będzie próbować w ten sposób wyciągnąć, jakby logicznie wytłumaczyć Bożym objawieniem. No to jest oczywiście zupełna katastrofa, tak to by oznaczało, że bez Bożego objawienia no po prostu nic nie możemy tak naprawdę poznać, a więc logicznie w żaden sposób się to nie broni i jak najbardziej klasyczna filozofia właśnie zupełnie inaczej tą rzecz postrzega. Ja nie wiem, kim są pan Michał Prończuk i Stanisław Sylwestrowicz, czy oni są katolikami, czy protestantami. To może trochę bardziej by brzmiało po protestancku, ale dzisiejsi katolicy również mają tego rodzaju, miewają tego rodzaju poglądy, także nie przesądzam tutaj, jakie są to dokładnie, czy skąd tego rodzaju pogląd mógł się wziąć. Więc na zaprezentowanym nagraniu moim zdaniem wszyscy się mylą, ale już z dwojga złego pan Fiałkowski myli się mniej. Jak już wspomniałem, teza, że chrześcijanin zna prawdę tylko dlatego, że wywodzi ją z Bożego objawienia, no jest tezą szaloną, tak? I to no, zupełnie nie jest racjonalne. To znaczy, to jest pogląd, który doprowadza bardzo szybko do absurdu, tak? To znaczy, że przed Chrystusem praktycznie nie dało się prawdy poznać, no, objawienie nie było powszechnie znane. Znaczy to, że bez tego Bożego objawienia w ogóle żadnej prawdy nie jesteśmy w stanie poznać. To jest taki supernaturalizm, rzecz zupełnie nieracjonalna. Natomiast jeśli chodzi o polemikę z panem Fiałkowskim. Pan Fiałkowski twierdzi, że klasyczna definicja prawdy nie zadziała, dlatego że no przecież kto nam powie, jaka jest ta obiektywna rzeczywistość. A więc jak najbardziej jesteśmy w stanie dojść do poznania rzeczywistości. Najpierw poznajemy rzeczywistość zmysłowo, wchodzimy z nią w kontakt poprzez nasze zmysły. Różne zmysły, czyli mamy tutaj doświadczenia, które się pokrywają. Wzrok, dotyk. Widzę, mogę dotknąć, tak, mogę tego posmakować. Tutaj różne zmysły nam potwierdzają kontakt z jakąś rzeczywistością. Mogę później za pomocą badań naukowych tą rzeczywistość również badać i dojść do bardzo dokładnych wniosków, tak, a propos na przykład tego, jak działa materia różnych związków, tak, atomowych, wewnątrzatomowych, no bardzo, bardzo ciekawych wewnętrznych związków. Te badania, tak, wnioski to potwierdzają, wyniki badań to potwierdzają, to znaczy dochodzą do weryfikują niejako nasze poznanie zmysłowe, naszym rozumem, można powiedzieć, że weryfikujemy nasze poznanie zmysłowe, no bo za pomocą rozumu abstrahujemy z wyników badań jakieś ogólne zasady, formujemy takie ogólne zasady, jesteśmy w stanie w ten sposób zweryfikować nasze poznanie zmysłowe. Na przykład widzimy kolory, tak? I można sobie pomyśleć, no, że wydaje się właśnie, że kolor jest taką obiektywną rzeczywistością. Natomiast możemy później zweryfikować właśnie za pomocą nauki i sprawdzić, że o, ale na przykład inne istoty żywe widzą kolory inaczej, tak? Czyli jest to zależne od naszego oka. No to można badać dalej i stwierdzić, że dlaczego widzimy te kolory inaczej? No dlatego, że kolor w rzeczywistości jest tylko sposobem, w jaki światło zostaje odbite. Tak? Zostaje odbite w różny sposób i później zależnie od tego organu odbiorczego, no może to nam być reprezentowane w inny sposób. Ta sama fala światła może być reprezentowana, czy może odbijać się, może, no powiedzmy tak, może być postrzegana, może być dostrzegana w inny sposób poprzez inny organ odbiorczy. Zasadniczo nie ma w tym nic dziwnego, to znaczy tak, no jest to taki prosty przykład tego, w jaki sposób my naszym rozumem potrafimy zweryfikować nasze poznanie zmysłowe. Czy to znaczy, że teraz kolory nie istnieją? Nie. Dowiedzieliśmy się dokładniej, jak kolory istnieją. Dowiedzieliśmy się dokładniej, na czym to polega. Zweryfikowaliśmy, sprawdziliśmy, na czym polega tutaj ta różnica w postrzeganiu kolorów i doskonale wiemy teraz już, jak to działa. A więc zmysły poznają rzeczywistość poprzez rozum. Później możemy weryfikować nasze zmysłowe poznanie poprzez rozum, który posługuje się tutaj również właśnie nauką, która bada, sprawdza, formułuje tezy i w ten sposób człowiek wchodzi w kontakt z rzeczywistością. I całe nasze życie, właśnie przede wszystkim tutaj nauki przyrodnicze to potwierdzają. Także my jesteśmy w stanie sformułować takie ogólne prawa, które później obowiązują. Jesteśmy w stanie to wykorzystać, tak? I to później działa. Natomiast
I to jest po prostu logiczne, tak? To jest logicznie wystarczające wyjaśnienie. Jesteśmy w kontakcie z jakąś rzeczywistością, zarówno ja, jak i inni ludzie postrzegają to w ten sposób. Różnice w postrzeganiu jesteśmy właśnie w stanie rozumem sobie zweryfikować, wyjaśnić, jak to jest i dlaczego. Mamy również naukę, tak cały szereg naukowców, którzy badają jakąś rzecz, dochodzą właśnie do takich, a nie innych wniosków. Gdzieś tam mogą się pomylić, to więc nawzajem się korygują i dochodzą do poznania pewnych ogólnych prawd, tak? To są na przykład jak prawa fizyki, tak? ogólne prawa, które zostały poznane, to jest prawda, tak? To jest coś, co jest obiektywne, tak? Że rzeczywistość kieruje się według tych praw. No ale tutaj też w komentarzach się pojawiało, ale na jakimś tam poziomie już te prawa subatomowe, te już prawa nie będą obowiązywały. No i co w tym dziwnego? Co w tym dziwnego, że właśnie w różnych momentach naszej rzeczywistości, w różnych jej przejawach będą obowiązywały inne prawa. W tym nie ma absolutnie nic dziwnego. Tak? Zawsze, gdy określamy jakieś prawo, gdy poznajemy jakieś prawo naturalne, które działa w naszym świecie, no to ono działa w jakimś określonym zakresie. Ono określa jakąś rzeczywistość. To nie znaczy, że na cokolwiek później nie spojrzymy, to właśnie tak to musi działać i inaczej już działać nie może. No to tak jakby twierdzić, że nie ma, nie wiem, zasad, ogólnych zasad, jak działa system operacyjny, jak działa Windows. Nie ma takich ogólnych zasad, bo w Linuxie te zasady są inaczej sformułowane, a więc nie ma żadnych. Nie, są i takie i dobrze wiemy, gdzie, jakie zasady działają. Jesteśmy w stanie to właśnie poznać, tak? Przede wszystkim zrozumieć naszym rozumem. To jest logiczne, to jest naukowe, to stosujemy. Każdy stosuje w praktycznym, codziennym życiu. Każdy z nas żyje właśnie tak, jakby obowiązywała klasyczna definicja prawdy. Każdy z nas tak żyje. I pan Fiałkowski, i każdy inny nihilista, bo jakby próbował żyć inaczej, jakby próbował żyć naprawdę konsekwentnie, zgodnie z pragmatyczną teorią prawdy, to tak naprawdę musiałby prędzej czy później umrzeć. Każdy musi umrzeć, ale rozumiemy, doprowadziłoby go to do przedwczesnej śmierci. Dlaczego? Po kolei, zacznijmy od samej nielogiczności tej pragmatycznej teorii prawdy. Pan Fiałkowski mówi, że no, klasyczna definicja prawdy, ona nie działa, bo kto nam powie, jaka jest obiektywna rzeczywistość? Ja mówię, nasz rozum, który sprawdza, który weryfikuje, bo paradoksalnie to właśnie z nas dwóch, to on pewnie by się określił jako racjonalista, natomiast z nas dwóch to ja wierzę w siłę naszego rozumu. To ja wierzę, że nasz rozum osiąga tą rzeczywistość, poznaje, bada i dzięki temu człowiek może prowadzić naukę. A pan Fiałkowski, no właśnie, co pan Fiałkowski twierdzi? Że no kto nam powie? No on musi najwyraźniej, według niego ktoś musi z zewnętrzny przyjść i nam z autorytetem powiedzieć, że taka jest obiektywna rzeczywistość. I tu niejako spotykają się te dwa poglądy, zarówno tych panów, pana Prończuka i pana Sylwestrowicza, jak i pana Fiałkowskiego. To jakby musiała być jakaś zewnętrzna instytucja, która objawia nam tę prawdę, według nich, dosyć szokujące. Rozum pokazuje nam, poprzez rozum poznajemy rzeczywistość. Oczywiście, że tu czasem się pomylimy, to zostanie później zweryfikowane w ten czy w inny sposób przez innych, przez życie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie zmienia to faktu, że do tej rzeczywistości, co do zasady, jesteśmy w stanie dotrzeć, choć nie zawsze jest to tak oczywiste i całkiem proste. A więc dla pana Fiałkowskiego nikt nam nie powie, jaka jest obiektywna rzeczywistość, a więc jaka jest według niego ta pragmatyczna teoria prawdy? Ano to, co mi służy do celu. Aha, to, co mi służy do celu. Czy to jest logiczne? Oznacza to, że człowiek sam wyznacza sobie cel i to, co służy do tego celu, no to wtedy uznaje za prawdziwe. Moim zdaniem to jest takie wyjaśnienie na poziomie właśnie zupełnie takiego banalnego życia codziennego. To jest zasłona dymna, która ma skryć nielogiczność takiego nihilizmu, takiej teorii poznania, w której nie ma tej obiektywnej rzeczywistości. To jest moim zdaniem tylko zasłona dymna. Dlaczego? Ano dlatego, że gdy tak powiem, no ja sobie wyznaczam cel i to, co do celu prowadzi, to jest prawda. Ale jeśli nie znamy tej obiektywnej rzeczywistości, zupełnie nie wiemy, jaka ona jest, to skąd, jak ja mogę w ogóle wyznaczyć jakikolwiek cel? Jaki cel? Przecież ja w ogóle nie wiem, jaka jest obiektywna rzeczywistość. Przecież ja nie wiem, jakie środki mam wybrać do tego celu. To są wszystko tylko moje opinie. Tak? To są i mój cel, istnienie tego celu jest opinią i środki, czy one działają, czy nie, to wszystko są tylko i wyłącznie moje opinie. A więc ja całe moje życie układam na nieugruntowanych, nielogicznych
opiniach. Jak można to wyjaśnić? No, można próbować wyjaśnić to doświadczeniem, tak? Że no, ja doświadczam tego, że coś działa, tak? Na przykład doświadczam tego, że prawo grawitacji działa, dlatego uważam, że ono jest tak pragmatycznie prawdziwe. Ale skąd ty wiesz, drogi nihilisto, że to działa? Skąd wiesz, że to działa? Przecież twoje doświadczenie jest tylko i wyłącznie subiektywne, to jest tylko i wyłącznie opinia. Skąd wiesz, że wyniki badań naukowych cokolwiek reprezentują? Przecież twoje poznanie zmysłowe może być zupełnie oderwane od rzeczywistości, może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. To podejrzewam, że brzmi dla właśnie nihilisty bezsensownie, a no bo przecież, no widzę przecież, no bo przecież to działa, no bo przecież działa prawo grawitacji. No właśnie, gdy w tym momencie, gdy stwierdzasz, że to działa, to przyjmujesz tą już realistyczną, tą klasyczną definicję prawdy. No bo ty mówisz, to działa. Aha, to działa. Jak to działa? Ale ty tylko uważasz, że to działa, czy to działa naprawdę? Nie, ja tylko uważam, że to działa. No, ale skoro tylko uważasz, że to działa, to znaczy, że podejmujesz wszystkie działania w twoim życiu tylko na podstawie opinii, której nie jesteś w stanie zweryfikować. A więc ten człowiek całe swoje życie układa na podstawie swoich opinii, których nawet nie jest w stanie zweryfikować. Moim zdaniem to jest w stopniu najwyższym nieracjonalne. Racjonalnym jest, że człowiek szuka poznania rzeczywistości, weryfikuje to poznanie rzeczywistości. Najpierw poznanie zmysłowe, później weryfikuje je rozumowo, widzi, jaka jest rzeczywistość, formułuje ogólne jej prawa i zgodnie z nimi później układa swoje życie. Zgodnie z prawem grawitacji, zgodnie z później różnymi, już może bardziej takimi, powiedzmy, codziennymi prawami, które gdzieś tam naszym życiem kierują. Więc jeszcze raz. Nihilista, zgodnie z pragmatyczną teorią prawdy, powie, że rzeczywistość jest nieosiągalna. Ale prawdą jest to, co prowadzi do celu. Ale skąd wiem, co prowadzi do celu? Przecież to są tylko moje doświadczenia. To są tylko moje opinie. Ja nie wiem, czy osiągnąłem cel na pewno, bo prawdy nie można poznać w tym sensie obiektywnym. Rzeczywistości nie można poznać. Więc ja mam tylko opinię, że osiągnąłem cel. Ja mam tylko opinię, że ten środek był korzystny. Ja mam tylko opinię, że to się wydarzyło, że to miało miejsce, że to wszystko się zadziało. To są tylko opinie. A te opinie są w moim przekonaniu niewystarczająco racjonalne. Logicznie niewystarczające. I pragmatyczna teoria prawdy to moim zdaniem jest tylko zasłona dymna, która ma zasłonić to, że to jest nielogiczne. To jest wybieg bardzo często stosowany. Czasami również po tej stronie, powiedzmy, że chrześcijańskiej, czy nawet katolickiej, przez apologetów. Jakąś sprzeczność, której oni nie potrafią sobie poradzić, próbują owinąć taką odpowiednią ilością różnych takich mądrze brzmiących zdań po to, żeby tą sprzeczność gdzieś tam usunąć, żeby człowiek jej nie widział. Moim zdaniem to jest dokładnie ten sam zabieg. Tutaj mamy ogromną nielogiczność, brak racjonalności w samym założeniu niejako. Powiem, to są wszystko opinie. To jest tylko opinia moja, że ten cel istnieje w ogóle, że ja mogę go osiągnąć. To jest tylko moja opinia, że te środki prowadzą. To są wszystko tylko moje opinie. A skąd ja wiem, jaką ja mam pewność, że ta moja opinia jest prawdziwa? Bazuje tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach. A moje doświadczenia są przecież zgodnie z tą teorią tylko i wyłącznie subiektywne. One w żaden sposób nie osiągają obiektywnej rzeczywistości. To są tylko i wyłącznie subiektywne przekonania. A więc taki nihilista zgodnie z tą teorią całe swoje życie układa tylko i wyłącznie na podstawie swoich opinii, co do których sam jest przekonany, że one są w żaden sposób nie opierają się na obiektywnej rzeczywistości. Wynikają tylko i wyłącznie z absolutnie niepewnego źródła, jakim jest moje poznanie zmysłowe. Według nich to poznanie zmysłowe w żaden sposób nie osiąga rzeczywistości. A więc ja twierdzę, skoro to nie osiąga rzeczywistości, to ty sam twierdzisz, że twoje poznanie rzeczywistości nie osiąga, to sam twierdzisz, że postępujesz w sposób nieracjonalny. Że postępujesz tylko i wyłącznie na podstawie jakichś mrzonek. Postępujesz tylko i wyłącznie na podstawie swoich opinii, które w moim przekonaniu nie są ugruntowane w sposób wystarczający. Nie są tak ugruntowane, żeby można było zgodnie z logiką powiedzieć, tak, to działanie jest słuszne. Zgodnie z swoim przekonaniem, drogi nihilisto,
prawo grawitacji to tylko twoja opinia. Będziesz mówił o pragmatycznej teorii prawdy, tak, że tutaj właśnie, bo to prowadzi do celu, to jest tylko zasłona dymna moim zdaniem, bowiem jaki cel, jakie środki, gdzie to prowadzi? Przecież nawet nie wiesz, czy ty istniejesz, ty nie wiesz, czy obiektywnie rzecz biorąc ci ludzie dookoła istnieją, ty nie wiesz, czy to prawo grawitacji istnieje. Ty tylko tak sądzisz, jesteś tak przekonany, to jest tylko twoja subiektywna opinia. Na poziomie teoretycznym tak zakładasz, natomiast w praktyce żyjesz tak, jakby te opinie były najwyższymi pewnikami i potrafisz wyśmiewać się z tych, którzy jakoś z twoich przecież subiektywnych opinii podważają. Na przykład jeśli ktoś teraz wyjdzie i powie, że Ziemia jest płaska, to jakie ty masz prawo z tym człowiekiem dyskutować? Przecież to są tylko subiektywne opinie. Przecież one, wszystko jest subiektywną opinią. Obserwacje wszystkie są tylko subiektywnymi opiniami. Wszystkie badania naukowe są według ciebie tylko subiektywnymi opiniami. Każdy pomiar jest tylko subiektywną opinią. Jakie ty masz prawo dyskutować na jakikolwiek temat, skoro każde poznanie jest według ciebie tylko subiektywną opinią? Nie ma według ciebie możliwości wejść w kontakt z rzeczywistością, więc jakim prawem twierdzisz, że Bóg istnieje albo nie istnieje? Jakim prawem twierdzisz, że Ziemia jest okrągła albo płaska? Jakim prawem? To są wszystko tylko subiektywne opinie. Nie masz prawa dyskutować z nikim na jakikolwiek temat tak naprawdę. Powiem, ty nawet nie wiesz, czy twój rozmówca istnieje. Ty nie wiesz, czy sam istniejesz. Ty nie wiesz, czy grawitacja istnieje, czy Ziemia istnieje. Ty nawet nie wiesz, czy mnie słyszysz, bo to jest tylko twoja subiektywna opinia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.